Taka chujowe gierki! Czemu to wygląda gorzej niż na moim Atari? W życiu takiego będziemy do ręki nie wezmę! Jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałbym, że w dupie mam Game Boye, PSP z emulatorkiem mi wystarczy. Potem nastał Metroid Zero Mission i zmieniłem podejście na Advance mi wystarczy, można na nim ogrywać poprzednią generację. Kilka tygodni temu zapierałem się już, że jakby co, to najwyżej kupię sobie kiedyś Chibi Boy Color w ramach testowania chińskiego badziewia i własnej ciekawości. A kilka dni temu odzywa się do mnie ADR Retro na fejsie i mówi: ty, mam dla ciebie prezent. Pamiętacie Adriana Lindę? Człowieka, który pod wspomnianym szyldem ADR Retro zajmuje się rekonwalescencją kieszonsolek? Pana inżyniera, który podświetlił mojego Advance'a? No cóż, ja faceta nigdy nie zapomnę, ponieważ nadesłany przez niego upominek to jeden z najfajniejszych gadżetów, jakie miałem w rękach. Jest to niemal 30-letni już model DMG-01, postawiony na nogi i zaopatrzony w protezy zapewniające mu drugą młodość. Niezmiernie podoba mi się to, że Adrian nie bawił się w wybielanie czy wygładzanie obudowy. Miejscowe przebarwienia oraz liczne rysy od jeżdżenia konsolką po biurku są dla mnie niczym z kamieliny, wyryte w piasku ślady przeszłości. Nie umniejszają zresztą w żaden sposób funkcjonalności Game Boya. Przyciski się wciskają, pokrętła się kręcą, ekran się świeci. Dosłownie. Magia! Niby nie powinienem się spodziewać niczego mniej od człowieka, który obecnie kombinuje nad wszczepianiem w Game Boye podświetleń z regulacją koloru, ale mimo wszystko ciężko mi było opanować wzruszenie, kiedy wrzuciłem do konsolki cztery paluszki, kartridż z Metroidem i przekliknąłem pstryczek Power. Piękna modyfikacja, na którą sam bym się pewnie nigdy nie zdecydował. Nie jest to bowiem zwykłe podświetlenie. Patrzycie właśnie na coś, co nazywa się Byvert Mod. W skrócie poprawia on kontrast i znacznie eliminuje smużenie, co było chyba największą wadą konsoli. Tu wypada wspomnieć, że niektórzy modyfikują oryginalne Game Boye ekranami wyszarpanymi z DS-ów. Byvert wykorzystuje za to fabryczny wyświetlacz, tak więc jest nie tyle poszywanym z różnych części Frankensteinem, co raczej dopakowanym nowoczesną technologią Robocopem. Modyfikacja polega na zainstalowaniu specjalnego układu, który wymusza na konsoli wyświetlanie obrazów w negatywie, znacznie w tym trybie zmniejszając smużenie i poprawiając kontrast. Za przywrócenie prawidłowej kolorystyki odpowiada filtr polaryzacyjny zamontowany na ekranie, który przepuszczając światło zapewniane przez backlight serwuje naszym oczom konwersję wsteczną i wszystko wygląda tak jak powinno. Efekt jest uroczy. Sądzę, że nie jeden dzieciak w latach 90. wyskoczyłby ze swojej kolekcji obrazków z gumy turbo, żeby tylko dorwać się do podświetlanego Game Boya podczas kolejnych nudnych wakacji pod namiotem. Łącznie ze mną, mimo że na obrazki w Secret Service patrzyłem wówczas z obowiązkową pogardą godną prawdziwego PC Master Race'a. Wrażenie dopełnia szklana szybka chroniąca wyświetlacz, która zastąpiła plastikowy oryginał. Krótko mówiąc, gadżet jest zajebisty i wielkie dzięki Adrian za taki prezencik. Ja zaś poczułbym się głupio, gdybym nie wykorzystał takiej okazji do poględzenia sobie o Game Boyu. Fakty historyczne pozwolę sobie pominąć, ponieważ nie ma co małpować Archona. Koniecznie luknijcie sobie Time Warp po tej konsoli, jeśli jeszcze jakimś cudem go nie widzieliście. Opowiem wam zamiast tego, jak wyglądały moje boje z tą konsolką kiedyś i dzisiaj, oraz pokażę wam, co można z nią zdziałać w połączeniu z innymi prezentami. Jak już nieraz wspominałem, konsolkami przenośnymi zafascynowany byłem od czasu pierwszych ruskich jajek, o których oczywiście nie wiedziałem wtedy, że są podróbami opartymi na pomysłach Nintendo. O ironio jednak, pierwszym handheldem, który zobaczyłem na własne oczy, no powiedzmy, bo w sumie widziałem go w reklamach w Secret Service, był nie Game Boy, lecz Atari Lynx. Jego kolorowy, podświetlany ekran i gry, prawie jak z Amigi, pozamiatały mi we łbie i kiedy w końcu w marcu 97 roku po raz pierwszy zobaczyłem artykuł o najpopularniejszej konsoli przenośnej na świecie, no, daleki byłem od opadu szczęki. Czarno-białe, 8-bitowe, chujowe. Atari w międzyczasie zdążyło zdechnąć i całe moje niezadowolenie z tego faktu spłynęło na Nintendo. Nie byłem w stanie uwierzyć, że takie gówno wygrało z Lynxem. Zdążyłem zresztą powiązać tą firmę ze znienawidzonym już wówczas Pegasusem i tym samym znalazłem się w fanboyskim rozkroku pomiędzy hejtem na ich 8-bitowe wypierdy, a zachwytem nad ich przepotężnym kombajnem pozwalającym grać w FPS-y dużo lepiej niż mój domowy PC. Nigdy więc tak naprawdę nie pożądałem Game Boya za dzieciaka. Na bank bym go nie wyrzucił, gdybym dostał go na urodziny czy coś, ale jakbym miał wybierać, to bym wolał Discmana. No mało, pamiętacie Discmany? Kiedy po latach zacząłem gromadzenie konsol, które ominęły mi w dzieciństwie, na Game Boye patrzyłem z politowaniem, skoncentrowany głównie na katowaniu pierwszej generacji gier 3D.
W dodatku, to Nintendo, no kurwa, gry dla dzieciaków. Kogo tam interesują jakieś elfy i hydrauliki? I to w jednym kolorze na tycim ekraniku. Ogarnąłem emulator na PSP, pyknąłem sobie chwilę w kontrę i zdecydowałem, że nigdy w taki oldschool nie zainwestuję. Zwyczajnie nie było mi na tym sprzęt tytułów, które wystarczająco by mnie zaintrygowały. Po co mi konsola, na którą zagram w jedną czy dwie gry? Poniekąd po nic i nie będę ściemniał, że sam bym prawdopodobnie na oryginalnego Game Boya nigdy nie polował. Przez ostatnie lata nazbierało się może z tuzin produkcji na 8-bitowe handheldy Nintendo, które zachęcają mnie do przejścia, z czego połowa jest na Game Boy Color. Z dokładnie tego powodu kilka tygodni temu postanowiłem skusić się właśnie na chińską podróbę GBC, bo oprócz dwóch Castlevanii, Contry, Kirby'ego, Zeldy i Metroida niewiele jest na razie tytułów, które czuję, że koniecznie muszę kiedyś skończyć. Zaś wizja użerania się z paskudnym, rozmytym, niepodświetlonym ekranem oryginału była koszmarnie zniechęcająca. Na szczęście odpicowane DMG od Adriana eliminuje wszelkie te rozterki. I tak jak 20 lat temu, mimo że sam bym się za tym modelem nigdy nie uganiał, to otrzymawszy go w prezencie zamierzam go godnie przekatować. Jako że Metroida od Retrosektora niedawno ukończyłem, to powoli przygotowuję się psychicznie do rozprawy z gameboyowym sequelem. Na razie jednak muszę trochę od tej serii odpocząć i w międzyczasie wziąłem się za ogrywanie Zeldy znajdującej się na jednej z AliExpressowych składanek. A tutaj mam dla was od razu protipa, mimo że na etykiecie ostrzegałem, że kart odpali się jedynie na Game Boy Color lub Advance, to zawarte na nim gry na pierwszy model można spokojnie opykać. Postanowiłem też dorzucić do tego zestawu choć jeden kartridż nie będący bezczelnym piratem i tym sposobem nabawiłem się swojego pierwszego oryginała na Game Boya, Kirby's Adventure. Znaczy, mam też Tetris'a od Lepy, ale no to też był prezent. No i muszę się wam przyznać, że zaliczyłem małą wtopę z tym zakupem. Znaczy, niby kartridż działa i tak dalej, ale to pierwsza gra z odkurzaczem i jeszcze nie wpadli na to, żeby dać mu możliwość przejmowania ataków zasysanych wrogów, czyli w sumie tego, co mi się w tej serii najbardziej podoba. Czekam jeszcze na kartridż z Pokémonami, z którego nie umieszkam wam zdać relacji. W oczekiwaniu na poksy popykuję sobie w Contry i Castlevanie i o ile te pierwsze to zubożone konwersje z dużych konsol, to przygody Belmontów są ekskluzywnymi dla Game Boya spin-offami w duchu pierwszej części. Żadnego levelowania, żadnego XP'ania, żadnego metroidowania. Mogę też o ironio przetestować kolejny prezencior od Lepy, czyli kabelek do łączenia konsol. O ironio, bo jeszcze z miesiąc temu jak go rozpakowywałem, to mówiłem, że pewnie nigdy nie będę miał w domu dwóch Game Boyów. Obiecuję, że o Jimmy Boy Color też wam coś kiedyś jeszcze powiem tego lata, ale na razie wykorzystajmy go tylko jako tester do Tetris'a. Jak widać wszystko śmiga i na następnym Pixel Heaven mogę organizować własny turniej gdzieś tam w roku. Jakie są zaś moje ogólne wrażenia z obcowania z Game Boyem? Po pierwsze, dałem się lekko zaskoczyć wagą i rozmiarami. Jakoś na zdjęciach i filmach wyglądał na nieco mniejszy, ale zaskoczenie to jest pozytywne. W sumie lubię czuć, że coś trzymam w dłoniach podczas grania. Jeśli miałbym wymienić jakąś wadę mojego kochanego PSP Go, to byłaby to właśnie zbytnia lekkość. Game Boy to prawdziwa cegła i choć kiedyś pewnie to wkurzało, kiedy okazywało się, że kieszonkę ciężko zmieścić do kiermany, tak dzisiaj jest to dla mnie zaleta. Nie oszukujmy się, tak odpicowanego Game Boya raczej nie będę ze sobą targał na miasto. Większość swojego żywota spędzi na wystawce, przed którą będę mógł uprawiać hatefapping. Bo chcąc nie chcąc, jego pojawienie się w moim domu oznacza, że nie tylko mam więcej konsol od Nintendo niż od Sega. Mam ich więcej niż od Sony czy jakiejkolwiek innej firmy, tym samym zamieniając moją chatę w obszar zdominowany przez Mariany. Co za prześmieszna ironia losu. Gdy mi to ktoś powiedział te 20 lat temu, to wyśmiałbym go z miejsca. Rozkminator Nintendo? No ale żarty na bok. Muszę bowiem z niecnym uśmieszkiem zadeklarować, że udało mi się znaleźć jedną jedyną rzecz, która mnie w tym oryginalnym Game Boyu irytuje. Chodzi o układ przycisków. Jak wiadomo, schemat sterowania w większości gier na tą platformę jest podobny. Bieg, strzelanie pod B, skok pod A. Na NES-ie czy SNES-ie można bez problemu dusić B, żeby biegać i wygodniej klikać przycisk A pozostałą częścią kciuka, żeby skakać. Tutaj trzeba wyginać kciuk i naciskać A bokiem palca. Jeszcze na Advance jakoś mało mi to przeszkadzało, ale DMG trzyma się inaczej, jakoś tak bardziej wkurwia. Ale powiedzmy, że pionierom można to wybaczyć. Matko Bosko, bronię Nintendo! Co się ze mną dzieje? Co zrobić? No toż nawet przywódca Ku Klux Klanu zmięknie, jak go czarni sąsiedzi zaczną codziennie zapraszać na herbatkę. Teraz po latach mogę wreszcie rzucić na Game Boya przyjaźniejszym okiem, nieskażonym dziecięcym fanboystwem. Było nie było, jest to urządzenie, które stało się w latach 90. tożsame z przenośnym graniem i jeszcze kilka lat temu na widok PSP ludzie pytali się mnie, czy to jakiś nowy Game Boy. Najważniejsze zaś, że... Mogę sobie przejść Metroida na oryginalnym sprzęcie. Muahahaha.
Siemanko, z tej strony Rozpinator. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to polecam się na przyszłość, tak samo jak odwiedziny fanpage'a i kanału z bonusami Elektroskansen Extras. Ja zaś chciałem serdecznie podziękować Adrianowi z ADR Retro i polecić jego działalność każdemu, kto zainteresowany jest odpicowaniem swojej konsoli. Namiary znajdziecie na dole pod filmem. Wielkie dzięki również dla Lepy za te pizdryki do Game Boya, które przydały się jak widać szybciej niż bym się spodziewał. Wam tymczasem dziękuję za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.